Dziś miał być całkiem inny odcinek, natomiast pojawiły się osoby, które kwestionowały mój film o prawdziwych powodach odejścia Irka. Niektórzy też chcieli zobaczyć te dowody, więc postanowiłem dodać ostatni filmik w tym temacie i zakończyć go raz na zawsze, a przy okazji jeszcze bardziej pogrążyć okrzesik. Jeszcze mam taką prośbę, jeśli komukolwiek przyjdzie do głowy pisać do Anki, to proszę o kulturę wypowiedzi, bo nie chcę przez nikogo być postrzegany jako hejter. Co do samej Anki Zuch, to muszę powiedzieć, że mieliśmy mały konflikt w przyszłości i ona nie potrafi wyluzować i jakby zapomnieć, żeby to się rozeszło po kościach, tylko szuka najmniejszej okazji, żeby dopiec mi, i właśnie nie potrafiła uszanować mojej prywatności i musi tak właśnie gdzieś tam na live jakieś pierdoły gadać, takie, żeby mi poszło, nie? Wpięty niestety. Taka to jest osoba, tak na marginesie. Niestety takie obgadywanie za plecami nie jest miłe i bardzo przykre zachowanie z jej strony. Ale co zrobić, już taki człowiek. A dodam jeszcze, że ten konflikt, co tam był kilka lat temu, to sama pani Ania wywołała ze swoim tupetem, jaki ma, i ja jej tam odpowiedziałem i wtedy się obraziła wielce. I, śmieszne wszystko. Sama dolewała oliwy do ognia, tak konkretnie. Potem się zdziwiła. Konflikt serialową lęgą przez jej chorobliwą wręcz zazdrość. O moje uczestnictwo w programie Agent Gwiazdy. To kolejny trop. Tak, zazdrość. To słowo klucz zdecydowanie. Ale mówię powoli, sukcesywnie. Nie wszystko naraz. Serio o to była zazdrosna? Chyba dobrze, że kogoś z serialu wzięli. Ja tej laski w ogóle nie kumam. Jak można być o taką bzdurę zazdrosnym? Tak, serio niestety. Od tego się zaczęło. Potem przez zazdrość zaczęła mi dogryzać. Przy każdej możliwej okazji. Aż w końcu jej odpowiedziałem. Dokładnie komentując jej cechy charakteru. I żeby kolokwialnie mówiąc, odczepiła się ode mnie. Niestety dałem się sprowokować. Ech, no to urażona rozbuchała aferę na pół krakowskiego TVN-u. Od tego momentu zaczęły się dla mnie bardzo strome schodki. Na planie. Czekanie na każde potknięcie. Przyszedłem do garderoby 7:14. Zamiast 7:10. Gdzie i tak trzeba było czekać dodatkowo ponad pół godziny. Zazwyczaj na make-up. Afera. Wyleciały mi dwie linijki tekstu. Podczas jednego ujęcia w ciągu całego dnia zdjęciowego. Gdzie graliśmy 16 scen. Afera. Skróciłem brodę o pół milimetra za krótko. Po nieporozumieniu się z panią z garderoby. Dłuższa historia. A pani umiejętnie na drugi dzień tam mi to ukryła. Że w kamerze nie było widać. Afera. Mogę długo wymieniać. Zero pochwał za fajnie zagraną scenę. Tylko same zjewy. Klasyk. A dawałem siebie 150%. Chciałem, żeby Irek był spoko zagraną postacią. Produkcja najwyraźniej stanęła po stronie Anny. Z racji przewagi kobiet w składzie. Klasyk. Odpowiednio zostali do mojej osoby uprzedzeni niestety. Zepsucie postaci było celowe. Dowiedziałem się nawet. Że zdecydowali mi się obciąć brodę. Żebym gorzej wyglądał w kamerze. True story. To reszta powinna stanąć po swojej stronie i obywalić na zbity pysk. Tak samo jak Okrzesik. Ale widzisz jak jest. Każdy boi się o swoje poletko. Zrozumiałe, ech. Wiele osób przywilnych, bo byli to świetni ludzie na planie i poza nim może to potwierdzić. Widzicie sami, kto zaczął, kto powinien wylecieć, jak produkcja traktowała Benia. Istna paranoja. Najwidoczniej po odpowiedzi Benia Ance siadła psycha. Cóż, tam prawie każdy ma słabą psychę. Trochę negatywnych komentarzy i już trzeba dodawać konto na prywatne lub wyłączać komentarze. Co do tego programu, powiem tak, chcecie słuchać tych dwóch bezmózgów z agentów? To spoko. Tylko wiedzcie, nie wszystko wam pokazali. Podczas montażu można wiele wyciąć i zrobić totalnie wszystko, co się chce. Takie programy są tworzone, by grać na emocjach, a nie pokazywać, jacy ludzie są naprawdę. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu dowody, a przepnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu, czy masz jakieś wątpliwości?